Od uruchomienia tegorocznej edycji programu Dobry Start minęło parę tygodni, a już dokonano wypłat na kwotę ponad 60 milionów złotych w całym kraju. W jego ramach rodzice i opiekunowie raz w roku otrzymują po 300 zł. Na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tak zwanych zerówkach oraz na studentów. Każdego dnia do ZUS-u wpływają nowe wnioski i o świadczenie 300+. Do tej pory rodzice i opiekunowie złożyli ich ponad 1 400 000 na ponad 2 miliony dzieci. W samym województwie wielkopolskim tylko w pierwszym tygodniu lipca do ZUS-u wpłynęło ponad 90 tysięcy wniosków. Za uzyskane środki rodzice mogą zakupić na przykład podręczniki, zeszyty, długopisy, flamastry czy inne wyposażenie potrzebne dla uczących się dzieci. Wnioski o świadczenie można składać do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną. Za pośrednictwem aplikacji mobilnej MZUS, platformy usług elektronicznych ZUS, portalu Empatia lub przez bankowość elektroniczną. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września, jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Każda osoba, która złożyła wniosek o świadczenie z programu Dobry Start, również przez bankowość elektroniczną lub portal Empatia, znajdzie wszystkie informacje na temat swojego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS.